Ostatnie dwa odcinki na moim kanale to była zupełnie nowa seria, w której zabierałam Was po raz pierwszy do second handu, w którym nie byłam, oraz zabrałam Was do second handu danego miasta, na pierwszy rzut moje miasto rodzinne Chorzów. A teraz przyszła kolej na to, aby pokazać Wam, co kupiłam. Zaczynamy! Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Jeśli jesteś tu nowy, cześć, ja nazywam się Konstancja i na swoim YouTubie staram się zarazić właśnie Ciebie moją ogromną miłością do second handów. Jak po głosie słyszycie, jestem trochę chora, ale nie odpuszczamy i odcinek dla Was niedzielny musi być. Także zaczynamy od pierwszej wyjątkowej rzeczy, którą udało mi się kupić w moim ukochanym second handzie Milion Ciuchów w Chorzowie. Widzieliście tą rzecz już podczas moich zakupów w tym szmateksie, mierzyłam ją na sobie i nie mogło być inaczej, musiałam ją zabrać ze sobą do domu. Chodzi tutaj o welurową ramoneskę w przepięknym zielonym kolorze. Mój typ urody to zima, mi bardzo pasują intensywne kolory, takie jak niebieski, takie jak czerwień, czy właśnie zieleń. I szef bez butów chodzi, słuchajcie, ponieważ ja jeśli chodzi o intensywną zieleń, to w swojej kolekcji mam tych rzeczy naprawdę bardzo mało. I od jakiegoś czasu staram się uzupełniać właśnie o zielone akcenty swoją garderobę. No i spójrzcie tylko na to cudo. Sięga do wysokości mojej linii talii, więc idealnie, bo przy mojej sylwetce typu X wyraźnie ją zaznacza. Jest wykończona srebrem, co mi absolutnie nie przeszkadza. Ja bardziej noszę złote dodatki, ale srebro też się u mnie znajdzie. Fantastycznie można ją połączyć z basicowymi kolorami, takimi jak biel, takimi jak beż czy szarość. Ale można też się pobawić i połączyć z odcieniami różu, jakimiś pastelowymi, przełamać mocną, intensywną zielenią, albo na przykład konkretnie w połączeniu z intensywną czerwienią. Ja nie jestem fanką łączenia dwóch intensywnych kolorów razem ze sobą. Wolę jeden mocny akcent kolorystyczny i później coś bardziej stonowanego. Także nie bójcie się, kochani, kolorów, ponieważ można je łączyć zarówno minimalistycznie, jak i dla bardziej otwartych osób kolorowych można łączyć bardzo intensywnie. I ta kurtka była na nowym towarze w pełnej cenie i jeśli dobrze pamiętam, było to niecałe 40 zł. Tutaj Wam wrzucę cenę, bo sprawdzę w poprzednim odcinku, ile kosztowała. W tym szmateksie jest system sprzedażowy. Danego dnia jest nowy towar, potem po kilku dniach mamy minus 50%, a na końcu mamy minus 75%, więc jeśli chwilę bym poczekała, ta kurtka byłaby o wiele tańsza, ale wolałam ją zabrać, bo była naprawdę sztosem. Przechodzimy do następnej rzeczy. Kolejna rzecz, którą udało mi się kupić w Milionie Ciuchów, to ta koszula z bufiastymi rękawami w kratę, którą także mieliście okazję zobaczyć na przebitkach w tym odcinku i uwielbiam tą koszulę. Przed sezonem halloweenowym, teraz mamy listopad, więc już jest oczywiście po Halloween, ale dla mnie dalej ten spooky czas trwa. Przepraszam. Przed sezonem halloweenowym zrobiłam sobie taką wishlistę rzeczy, które chciałabym kupić na Halloween, żeby te stylówki właśnie jakoś tworzyć. I jedną z tych rzeczy na mojej wishliście była koszula w biało-czarną kratę, żeby można było ją bardzo fajnie stylizować. Ta jest o tyle fajna, że jest naprawdę bardzo krótka, więc można zaznaczać nią linię talii, wiążąc ją na wysokości talii, albo można ją włożyć pod spód, na przykład ogrodniczek. I na sobie mam także kolejną rzecz z Miliona Ciuchów i jest to czarny, dopasowany kombinezon. Tak, wiem. Jeśli chodzi o kombinezony, mówiłam Wam niejednokrotnie, że podobają mi się, ale raczej ich unikam ze względu na niekomfortowość używania podczas na przykład pójścia do toalety. Musimy się z niego całego rozebrać, ale jest to świetna, świetna baza do stylizacji. On jest o tyle fajny, że ma nogawkę nieregularną, nogawka jest 3/4. Zresztą dosłownie w 2 odcinki czy 3 odcinki wstecz pokazywałam Wam też kombinezon, który kupiłam w Bytomiu i był to kombinezon z długimi nogawkami, taki w stylu lat 80. Także widzę, że ponownie gdzieś po te kombinezony sięgam. Zobaczymy, jak długo w nich wytrzymam. Na razie ten kombinezon, który mam na sobie, miałam już 4-krotnie ubrany w różnych zestawach. Jestem z niego ogromnie zadowolona. I ponownie, tak jak mówiłam, na nowym towarze koszula była w 100% cenie oraz kombinezon. Tu Wam wrzucę ceny tych produktów, ile dokładnie kosztowały na nowym towarze. Przechodzimy do następnej rzeczy. A skoro już o Halloween wspomniałam i o moim listopadzie w spooky klimacie, to kolejne rzeczy znalazłam w second handzie internetowym, bo ważne, słuchajcie, nie tylko second handy stacjonarne. Jeśli nie macie na to czasu albo te sklepy stacjonarne są otwarte w godzinach, w których nie możecie do nich doskoczyć, to od kilku lat, a tak naprawdę podczas pandemii, więc te 2-3 lata temu, wysyp second handów internetowych
był niesamowity. Co jest fantastyczne, ponieważ dzięki Second Handom Online widzimy ubrania wyprasowane, często wyprane, ozonowane na manekinach, na wieszakach z dokładnymi wymiarami, z dokładnymi składami. Wszystko te sklepy internetowe robią za nas. I mój ulubiony sklep internetowy to oczywiście Fajne Ciuchy 24, który nieraz Wam pokazuję. I w nawiązaniu do Halloween znalazłam tam przeciwdeszczowy płaszczyk żółty, który oczywiście kojarzy się z czym? Z filmem To albo z serialem Dark. Idealna rzecz na Halloween do sesji zdjęciowej, do filmu, który... że niedługo zobaczycie na moim Instagramie. Jeśli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, to wszystkie linki oczywiście znajdziecie na dole, tak samo na moim TikToku, gdzie pokazuję Wam codzienne stylizacje. Bella, standardowo gwiazda, rozrabia na dole i chce się pokazać na filmie. No więc kurtka przeciwdeszczowa. I jest to też rzecz, którą mega potrzebowałam w swojej garderobie, ponieważ miałam czarną kurtkę, nie tyle przeciwdeszczową, co wiatrówkę, która miała dobre 8 lat i w zeszłym roku się z nią pożegnałam, bo stwierdziłam, że już naprawdę dziadowsko wygląda i muszę znaleźć coś innego. Ale nie chciałam, żeby to była zwykła czarna kurtka, chciałam, żeby to było coś wyjątkowego. Najpierw myślałam o princie, ale ostatecznie pomyślałam, że fajnie będzie kupić w intensywnym kolorze. No i taka kurtka mi się kojarzy przede wszystkim z kolorem żółtym, więc też na taką postawiłam. Nomen omen, idealna, żeby pojechać na przykład na Islandię, na czarną plażę, w żółtej kurtce, będzie się to prezentować rewelacyjnie. Tak wiem, ja i mój mózg wymyślający ubrania pod konkretne wyjazdy. Przejdźmy do następnej rzeczy. Nie samym kolorem stylista żyje. Czasami potrzebuje w swojej garderobie oczywiście basiców czarnych czy białych. No i kolejna rzecz to czarna sukienka, tak samo z Fajne Ciuchy 24, mają przepiękne metki w ogóle papierowe, z opisem dokładnych wymiarów i tak dalej. I to jest bawełniana, dopasowana sukienka z golfem. Ponownie, tak jak w przypadku kombinezona z miliona ciuchów, fantastyczna baza do stylizacji. Przy mojej sylwetce obcisłe ubrania, nie czuję się w nich super komfortowo, jeśli nie mam coś narzucone na. Dopasowana sukienka w czarnym kolorze podkreśli nasze kształty i do tego narzucona chociażby kamizelka skórzana, albo jakiś kardigan, albo swetrowy kardigan, albo ramoneska, albo na przykład jakaś kurtka, powoduje, że czujemy się bardziej komfortowo, że ta stylizacja nabiera charakteru i nie jest taka zwykła, klasyczna, tylko czarna sukienka. Przechodzimy do następnej super, mega rzeczy. Taki oficerski klimat jest mi bardzo dobrze znany i już przeze mnie testowany. Mam marynarkę taką dwurzędową ze złotymi guzikami, którą fotografowałam bodajże 2 lata temu czy rok temu w świerklańcu z taką czapką z daszkiem oficerską właśnie i świetnie ten zestaw na mnie leżał, świetnie się prezentował i ja się w nim doskonale czułam. I ten taki oficerski klimat lubię przemycać w codziennym wydaniu, ale w sumie w mojej garderobie mam może 2 czy 3 takie rzeczy. No i przeglądając ponownie ofertę Fajnych Ciuchów 24, natrafiłam na zupełnie nowiutką kamizelkę. Oryginalna marka to Mango. Tutaj jest nawet jeszcze oryginalna metka Mango, guzik zapasowy. Tu mamy oczywiście metkę Fajnych Ciuchów. Jest to taka kamizelka. Jak już dobrze wiecie, ja na kamizelki ostatnio mam mega wow, ponieważ nauczyłam się świetnie tworzyć zestawy z kamizelkami, jak bardzo można nadać charakteru koszuli czy sukience dzięki kamizelce. I właśnie w takim oficerskim stylu znalazłam to granatowe cudo oversize'owe. Zobaczcie, jak to się zarąbiście prezentuje, ze złotymi guzikami. Mega! Do tego kaszkietu mojego, do białej koszuli, do wysokich botków oficerek. No przepięknie, już mam miliard pomysłów na wystylizowanie tej kamizelki. Po kamizelki radzę Wam sięgać. To jest obłędne, a nie zapomnę, jak w liceum musieliśmy nosić kamizelki i ja ich nie cierpiałam, a teraz po prostu no z 20 mogłabym naliczyć w swojej garderobie. One zazwyczaj są niedrogie, a naprawdę robią robotę i zwykłą stylizację przemieniają w coś mega oryginalnego. Jeśli dobrze pamiętam, to ta kamizelka kosztowała około 30 zł. Sukienka wcześniejsza, bo nie podałam Wam ceny, też około 35-40 zł. No ta kurtka, wiadomo, ona też miała oryginalną metkę, to jest taka marka sportowa i ona kosztowała troszeczkę więcej, około 70-80 zł, ale no w sieciówce czy u jakiegoś projektanta za takie pieniążki byście tych rzeczy nie kupiły w super mega stanie. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcesz zostać jeszcze chwilkę dłużej ze mną, to kliknij w film wyświetlany po mojej lewej stronie i zobacz mój ostatni odcinek, w którym zabieram Was do mojego ulubionego sklepu w Chorzowie, Miliona Ciuchów. Do zobaczenia za tydzień. Hej!